Witam wszystkich, którym chciało się przyjść wieczorem na prezentację. Mam nadzieję, że żyjecie po poprzedniej. Wulkan energii, super. Nie będziecie widzieć tam z tyłu, bo stosunek jakby obrazu do wielkości sali jest słaby, także zapraszam wszystkich, bo trochę kodu będzie i fajnych rysunków, także jak najbliżej. Dużo obrazu będzie. Kupa błota przed wami. Co to jest? To jest BMW F30, a właściwie jego model z gliny. Po co taki model się robi? Założenie przy projektowaniu tego pojazdu było tak. On ma wyglądać sexy, czyli jak przyczajony tygrys, tak? Co to znaczy wygląd sexy? No więc inżynierowie próbują sobie go zamodelować w 3D studio lub tego typu narzędziach, ale ekspert dziedzinowy, który zna się na sexy kształtach, nie czuje tego, jeżeli to jest na ekranie, więc on musi tego dotknąć, pogładzić, przytulić się tutaj, podnieść brew lekko, prawda? Ten model dopiero pozwala doświadczyć tego sexy kształtu. Dalej, bliżej, dalej, okej. Ten model również przyda się nam w tunelu aerodynamicznym po to, żeby dopracować tutaj przy zderzaku, tego nie widać, on ma takie specjalne kształty, które odrywają strugi powietrza, dzięki czemu powietrze nie szumi około, jest bardziej cichy i od spodu ma też taką blachę, która powoduje, że jest cichy. Możesz słyszeć sam wydech wtedy, tak? A oczywiście taki model nie sprawdzi się w crash testach, tak? On nie do tego służy. Dobra, ale nie chciałem się mówić o glinie, chciałem powiedzieć wam o modelowaniu. Kto z was był w takiej sytuacji w życiu, że spotyka się tak zwany biznes z tak zwanym IT i tak zwany biznes mówi, potrzebujemy mały, drobny feature, jeden checkbox na ekranie, ile ci to zajmie? Liczysz sobie, liczysz, patrzysz, cholera, cała moja katedra, którą od lat budowałem, całe wspaniałe imperium, pada w tym momencie, więc po prostu, kto był w takiej sytuacji? Właśnie, ale mieliście coacha jailowego, on was nauczył, że trzeba zachować poker face, tak, i tutaj estymujemy 100, cokolwiek używacie, mentejsy, story pointy, cokolwiek tam. Na co biznes mówi? Jestem ze świata Java, tak, więc oni zawsze mówią, to my pójdziemy do PHP-owców, tam zrobią taniej. A wam co mówią? Po prostu propozycje nie do odrzucenia dostajecie, rozumiem. Dlaczego? Bo oni w głowie mają inny model mentalny tego, jaka jest powaga sytuacji. Dla nich to jest checkbox na ekranie, oni widzą, co jest pod maską, tak? Nie widzą, co jest pod maską, tak jak tam, masz kawałek gliny, ale nie wiadomo, co jest potrzebne pod spodem, żeby to szybko jeździło, tak? Ale wasz coach agile'owy uczył was, że trzeba mówić metaforą długu technicznego, tak? Bo ludzie biznesu są bardzo chciwi ludzie, no ich tylko pieniądz przemawia, tak? Dług techniczny. Próbowaliście tej techniki? Działa? Właśnie. Jaki dług techniczny być? Narobiłeś długów, to sobie spłacaj je sam, tak? Inny model mentalny w głowie o kondycji projektu. Przecież to działa. No naciskam i robi, tak? Całkiem szybko nawet robi. Jaki dług, o czym ty do mnie rozmawiasz, tak? No więc właśnie, kończy się to tak jak zwykle, przyjdę w weekend do pracy, tak? No zuch chłopak, wiedziałem, że zrobisz tego checkboxa na poniedziałek, tak? No z tym razem pewnie też. Właśnie, skąd to się bierze, nie? Myśleliście na tym, skąd to się bierze? Jak wygląda typowy proces produkcji softu? Ja ostatnio w PHP programowałem 13 lat temu, jeszcze w trójce i w czwórce, jeszcze klas nie było wtedy, więc nie wiem, jak to teraz wygląda, ale my w Javie mamy różne pomysły na to. Na przykład sobie analizujemy proces, analizujemy sobie proces, mamy streamliny, mamy przegląd katalogu produktów, będę wam czytał, bo nie chcieliście przyjść, dodajemy produkt zamówienia, zatwierdzamy zamówienie, ale po stronie serwera trzeba sprawdzić, czy są produkty, jak nie ma, to zamawiamy braki albo wysyłamy do fabryki request, żeby zbudowali on demand, coś tam sobie wypłacamy prowizję handlowcom i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda proces. Następnie często analiza się wykonuje przez makietę GUI. Ma ktoś analityka w projekcie? To dobrze, lepiej nie mieć niż mieć słabego, najbardziej. Będzie tylko przeszkadzał, będzie. Czasem musimy emulować analityka, no i są różne techniki, na przykład przez GUI, tak? No naciskasz guzik, przechodzisz na ekran, a pod spodem co? A to się zrobi jakoś, tak?
Dobrze, następnie mamy estymację, są generalnie dwie rodziny estymacji. Metoda Parkinsona z sufitu, prawda? Albo metoda LWPZD, czyli liczby wciągnięte prosto z dziupli. Tak? Na pewno któreś z nich używacie, prawda? Ewentualnie odmiany jakiejś metody. Ok, następnie po kilku iteracjach radosnej twórczości następuje smutny etap utrzymania, prawda? Prawda? To błoto nie wygląda tak świetnie jak ta F30 poprzednie. No i po pewnym czasie słabi psychicznie odpadają z gry, zostają tylko najsilniejsi. Marines, tak? Zespół, który ma motto, stoimy po szyję w szamby i nie zawahamy się klęknąć. Prawda? Na rozkaz klęki jest tylko pytanie, jak długo, prawda? No właśnie. Coś, co ja wymyślam, to jest Monty Python, czy Ministerstwo Głupich Kroków, czy rzeczywistość? Mówię, jak jest, tak? Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Jakby nie będę się odnosił do tego, co mówił poprzednik, bo mógł mieć tam jakieś swoje doświadczenia, natomiast ja zawsze jak patrzę sobie na kawałek projektu, mierzę jakby metaforyczną jego głębokość. Głębokość, czyli masz jakąś bazę danych, czy jakąkolwiek infrastrukturę techniczną, mogą być kolejki, jakieś sterowniki do maszyn, tak? Nie, nie chcę tego. Z tłuczkiem się nie da. Tak będzie lepiej? Teraz? Wyżej? Dobra, spróbujemy. Mamy jakąś tam bazę danych, mamy jakieś GUI, pytanie, co jest pomiędzy. Niektóre aplikacje typu przeglądarka do bazy danych, czy typu pamiętnik do siostry z gimnazjum są bardzo płytkie. Czyli pomiędzy GUI a bazą danych niewiele rzeczy się dzieje. To bardzo fajnie można sobie wygenerować scaffoldingiem jakimś, tak. Nie wiem, jakie są u was frameworki do tego, u nas jest bardzo dużo. Poszukać sobie architektury Pawła Schulza, znaczy Paweł Schulz ma taką prezentację Architektura to nie bzdura, gdzie definiuje różne wzorce architektoniczne, między innymi taki wzorzec ENCE na twarz i pchasz. Widzieliście tą prezentację? Tam jest, to jest już mem w tym momencie w świecie Java, bo na zdjęciu jest kotka ma uwięziony łeb w konserwie takiej Whiskas i ten to jest wykorzystane przez kota, który na niej w tym momencie siedzi. Bardzo prosta aplikacyjka, gdzie mamy schemat bazy, mamy encję, pakujemy wiersze w encję, encję bindujemy sobie do GUI-a, tak, w jakiś sposób, czy tam JSON-em, whatever, tak, na twarz i w dół, góra, dół, prawda, edytuj, zapisz, prosty krót. I to jest dziecinada, tak, natomiast jeżeli aplikacja trochę głębsza, czyli pomiędzy tym, co ja widzę na ekranie, a tym, co jest w modelu dziedziny, a tym, co jest na przykład w modelu danych, to jest zupełnie inna bajka. Najbardziej drastyczny przykład, Google. W Google masz pole tekstowe i guzik szukaj, tak? I co, oni mają pod spodem kolumnę tekst i select where, input like ten? Nie bardzo, to jest głęboka aplikacja. Czy taki dosyć zaawansowany sklep, on ma guzik kup i jeszcze bardziej soczysty guzik zapłać, tak? I ja nie chcę wiedzieć, że pod spodem, na przykład handlowiec dostaje 30% prowizji, nie chcę wiedzieć o tym, że fabryka produkuje to on demand i tak dalej, i tak dalej. Cała masa rzeczy dzieje się pod maską, o których ja nie mam świadomości, tak jak w samochodzie. Siadasz do samochodu, masz dwa zegary, jakiś guzik start i jakąś dwa czy trzy pedały, jakąś wajchę, ale pod spodem jest 15 komputerów pokładowych, o których nie chcesz wiedzieć, prawda? Jest innej klasy aplikacja. I teraz, jeżeli mamy aplikację głęboką, czyli między GUI a bazą jest dużo rzeczy, to mogę zacząć się zastanawiać nad tym, żeby stosować DDD. I w takim dużym systemie, tak naprawdę jak macie powiedzmy duży system, to może 5-7% całego kodziku wymaga robienia DDD, a cała reszta to jest krót i sobie zrobimy tak jak zwykle. Jakoś to będzie, później się to przepisze, prawda? Więc o tym trzeba wiedzieć, gdzie warto to stosować. DDD jest tak zwany core domain, czyli tam, gdzie jest głębia, tak, gdzie coś się dzieje. Dobrze. Dalej, jak sobie analizujemy procesy, to fajnie wygląda na samym początku taki diagram procesu, bo generalnie z czasem on trochę się komplikuje, prawda? Mamy wyjątek od wyjątku, prawda? I dochodzimy, dobra, to zostawmy te procesy, tak? Dlaczego analizujemy od procesu? Powiedz mi, jak to jest w prawdziwym życiu, jak to jest w prawdziwym świecie, że jest sobie proces i do procesu dopasowują się reguły biznesowe, czy może mam zestaw reguł i do nich dopasowuje mi się proces? Jak to jest na świecie? B raczej, tak? No to dlaczego zaczynam analizę od procesu, od user story, od takich rzeczy?
weźmy przykład. Masz system do zarządzania HR-em, tak? I jest sobie proces, który mówi o tym, jak się zatrudnia montera linii wysokiego napięcia. Zamawiasz mu buty, które wytrzymują 15 tysięcy volt, szkolisz go z BHP, z teorii wysokich napięć, test sprawnościowy i tak dalej, jakiś proces. I wyjątki od wyjątków, bo to można i różnie przejść. Natomiast jak zejdziesz do dziedziny, okazuje się, że prawo wymaga, żeby te buty miały tyle, taką rezystancję, a zamawiane są na początku procesu, bo są sprawdzane z Chin i to płynie 4 tygodnie kontenerem. To nie jest tak, że najpierw muszą być buty. To nie jest tak, że ja mu muszę zrobić szkolenie z wysokich napięć, tylko chcę, bo on nie uważał w szkole, tak? I to się może zupełnie zmienić, proces się zmieni, ale pewne reguły, które wynikają z ustawy, z rozporządzeń czy ze zdrowego rozsądku, są niezmienne, tak? I o to chodzi w DDD, żeby znaleźć te reguły. Tylko kto nam może o nich powiedzieć? To jest mniej więcej tak jak ze stołem bilardowym. Możemy sobie napisać 150 tysięcy przykładowych historyjek. Given, takie ustawienie bill, when uderzę pod kątem alfa siłą F, to then będę miał XY stosunek punktów u graczy. Mogę mieć 150 tysięcy takich historyjek? Mogę. A mogę mimo tego nie rozumieć reguły fizyki, że kąt padania równa się kątowi odbicia? Mogę. A mimo tego mogę napisać słów do gry w bilarda? Mogę. Wiem, że bo pisałem, znaczy metaforycznie, tak? Ile razy byliście w projekcie, gdzie nikt nie rozumie tak zwanej fizyki tego biznesu, a jedyny tak zwany model jest tylko sumą setek przypadków szczególnych? Każdy kolejny szczególny przypadek to jest szpachla, szpachla, szpachla na to wszystko, tak? Gdzieś taki projekt kiedyś? Da się nie rozumieć fizyki i zrobić kodzik? Żaden problem dla nas. W tym akurat jesteśmy świetni, prawda? No właśnie, no właśnie. Oglądaliście kiedyś taki film Życie seksualne Ziemian? Polecam, ściągnijcie sobie. To jest taki film, gdzie obca rasa kosmiczna lata sobie po kosmosie i obserwuje zachowanie prymitywnych istot, które się tam rozmnażają, tak? I tam Krystyna Czubówna jest takim narratorem, który opowiada o tych prymitywnych zwierzątkach i obserwują Ziemian. No i tak z kosmosu, z góry, przez taką lunetę, nie? Ziemianin podchodzi do klubu i daje bramkarzowi kasę do ręki. I tam Krystyna Czubówna czyta, że samiec podchodzi do wielkiego samca i daje mu zmielone liście drzewa, jakiegoś tam opiulus, coś tam, żeby go wpuścił do świątyni rozkoszy. Prawda? I często my tak patrzymy na biznes, tak? Patrzymy sobie na specyficzne przypadki, wyobraź sobie, że jesteś takim kosmitą, patrzysz na dwóch szachistów, którzy grają w szachy. Tylko twoje oczy nie widzą koloru czarnego i białego. Akurat tak się stało, że figury są czarno-białe u tych ludzi. I widzisz pewne magiczne wzorce, że jeżeli jeden jadł kaszę na śniadanie, to tak bardziej z prawej rusza ręką, a jeżeli spełnia księżyca, to tak bardziej środkiem rusza ręką. I obserwując takie setki tysięcy pomiarów, starasz się wywnioskować, jak ten biznes działa. Byliście w takiej sytuacji kiedyś? Dzień jak co dzień, tak? No właśnie. Więc w DDD chodzi o to, żeby znaleźć te reguły, te 12 prostych reguł w szachy, a nie obserwować setki tysięcy rozgrywek i próbować się domyślać, o co chodzi. Tylko jest jedna uwaga, bo jak będziesz sobie gadał z biznesem, to musisz pamiętać, że ludzie mają w głowie różny mindset, czyli sposób myślenia. Zależy, pod którym kątem patrzysz, to zobaczysz coś zupełnie innego, kółko albo kwadrat, a to jest walec pod spodem, tak? Bardzo często ludzie biznesu mają ze sobą edukację, jakieś zarządzanie, jakieś marketingi, tego typu rzeczy i ich się uczy myślenia procesowego, ale to nie znaczy, że świat jest procesowy. Oni po prostu tak ci opowiadają. Weźcie na to sobie poprawkę zawsze. Dobrze. Co możemy z tym zrobić? O DDD, jak widziałem w agendzie sprzed paru lat, było już mówione bardzo dużo, więc o tym dużo nie będę mówił, ale generalnie tam mamy na przykład warstwy i różnica jest od klasycznego podejścia taka, że mamy dwie warstwy logiki, logikę aplikacyjną i logikę dziedzinową, tak? Na tym wszystkim jakiś UI, jakaś infrastruktura techniczna. Warstwy to nie jest MVC, to wiemy, tak? Bo w technologiach związanych z kolejnictwem oni mylą warstwy z MVC. To nie jest tak. MVC czy MVX mieszka sobie w warstwie prezentacji, tak? Natomiast warstwy po stronie serwera to jest większa większość, zupełnie inna bajka. I teraz, jakie tutaj mamy persony? Mamy sobie naszego usera. Ja wiem, że on wygląda jak Adolf, ale to jest domyślny ludzik w tym narzędziu, Prezi, którego rząd. Nie dało się go zmienić. User. Z userem to sobie pogadam o user experience, żeby mu zrobić fajne GUI, żeby nie było mocno autystyczne. O jego story sobie pogadam, jak on postrzega, co by chciał osiągnąć tutaj, prawda? To jest bardzo ważna persona i jego story jest dosyć ważne. Proces, warstwa aplikacji moduluje API, także serwer wystawia API do warstwy prezentacji, jakieś resty, cokolwiek tam jest modne w tym sezonie, tak?
Modeluj proces, co się dzieje lub jakie mam zasoby, bo to jest coś innego modelować zachowania albo zasoby, prawda? Jak jest lepiej, modelować zachowania czy zasoby? Zależy. Zależy od czego? Co jest stałe, że tak, że mam stały proces. Proces gwarantuje, że mój proces zakupów ma 5 kroków. Nie wiem, jak się go robi, ale wiem, że jest 5 kroków. No to wystawiam proces. Natomiast jeżeli nie wiem, jaki jest proces, ale mam zasoby, wiem, że mam zasób, zamówienie, produkt, wystawiam zasoby RESTful, a proces oddaję we władanie aplikacjom klienckim, wszystkim, jakie mam. To mi się troszkę dubluje logika na Androidzie, na iOSie i na JavaScriptie. Czyż nie? Właśnie nie przyjmuję. Żeby być RESTful, żeby mieć naklejkę na laptopie. Prawda? Dobra. Natomiast reguły domenowe mówią mi, jak ten biznes działa. Jak wygląda ta fizyka naszego biznesu. I o tym pogadam sobie z ekspertem domenowym. Nie z userem, bo on nie musi rozumieć. On chce wydawać pieniądze u nas, tak? Tylko z ekspertem dziedzinowym. Ekspert rzadko kiedy będzie userem i on nie ma żadnych story dla was do powiedzenia. Przykładowo, jak robisz system do księgowania, tak? 45. system w tym roku do księgowania robisz. Userem będzie na przykład młodsza księgowa, która będzie obsługiwać, ale ekspertem będzie starszy senior księgowy, który opowie ci, jak zrobić, żeby było dobrze. Czyli żeby twój prezes miał Porsche na koniec roku, tak? I ten super senior księgowy wcale nie będzie w życiu klikał w to GUI. On nie od tego jest, tak? Ekspert dziedzinowy zna fizykę, ale nie będzie operatorem systemu prawdopodobnie. Co, bywaliście w takich projektach, że są takie sytuacje? No, więc to, co było godzinę temu, to czasem może się sprawdzić, czasem nie. Jak to może wyglądać w przykładzie? Tak, opisujemy sobie proces, tak? Proces, można sobie jajeczkami opisać w jakiejś notacji, business process management, różne są pomysły na to, ale generalnie opisuje aktywności, tak? Tworzymy zamówienie, dodajemy produkty, określając ilość, ile sztuk chce danego produktu, kalkujemy ofertę, bo system ma ofertę dla ciebie specjalną po rabatach. Pewnych produktów nie ma, ale dam ci zamiennik, robiąc upselling albo cross-selling. Nie chcę, żeby user o tym wiedział. Mu wciskam coś, tak? I na koniec zatwierdzam ofertę. No proces jest bardzo prosty. To nie mówię o GUI, o klikaniu w guziki, checkboxy i tak dalej. To są aktywności biznesowe. Okej, mam pewien proces, ale jak przyjrzymy się na przykład w szczegóły zatwierdzania oferty, to ekspert dziedzinowy opowie wam tak zwany domain story. Nie user story, tylko domain story. Co się dzieje w dziedzinie tutaj? User nie ma pojęcia o większości tych operacji. Inny interesariusz, na przykład handlowiec, ma interes w jakichś krokach, żeby dostać prowizję. System sterujący fabryką, jakiś SAP, ma interes, żeby wiedzieć o paru krokach, jest zlecenie produkcji, tak? Więc bardzo wielu interesariuszy ma interes w tym naszym kroku, po tym zatwierdzić ofertę. Pobieramy rezerwacje, generujemy ofertę. Jeżeli oferta jest różna od tego, co widział klient, to nie może dojść do zakupu, bo się ceny zmieniły. Charge'ujemy klienta, a jak nie ma pieniędzy, dajemy mu kredyt, jeżeli jest VIP-em, chyba że przekroczył limit kredytu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w domain story, o których w user story raczej się nie dowiemy. I o tym nam powie tylko ekspert dziedzinowy, bo on to powinien wiedzieć, tak? I teraz w bardzo prosty sposób proces mapuje mi się na API, na nasze serwisy aplikacyjne, a historyjki dziedzinowe będą mi się mapować na reguły tej fizyki naszej, na naszą domenę. Nie wiem, w jaki sposób mój poprzednik wywnioskował, że z user story będzie sobie modelował dziedzinę. Ciężko mi to sobie wyobrazić w nietrywialnym systemie, no ale powiedzmy, że czasem tak się może udać. Dobrze, więc zobaczmy sobie przykład kodu. Tak, jesteśmy w warstwie aplikacji, wchodzimy sobie do środka. To jest przykład w Javie. Ja zakładam, że każdy umie czytać Javę. Nie pisać, ale czytać, bo to jest język tak zwany wąsaty, czyli pochodna C++, tak jak PHP, prawda? Więc dobrze, przyjrzyjmy się w szczegółach. Mam, stwórz zamówienie, dodaj produkt, to jest może mało ciekawe. Zatwierdź, zatwierdź zamówienie. Jest taki element procesu, więc mam serwis, który modeluje, tak? U was się pisze tylko zamiast void, pisze się function, tak? A poza tym jest to samo. Nawias piszecie tutaj, czy tutaj na dole? Niżej. Na dole, okej. Okay. Wiecie, bo u nas w Java jest taka tradycja, że czyta się dużo książek, a jak wydrukujesz taki kod w książce, to się marnuje linijka, prawda, miejsce na papierze. I lasy deszczowe płaczą, wiecie. Musiałem to powiedzieć. Znaczy nie musiałem, ale chciałem.
Teraz popatrzcie, jeżeli usunęlibyście kropki i nawiasy z tego kodu, co da się zrobić w sekcji językach typu Scala czy Ruby, to było tak. Popisz po numerze zamówienia rezerwację. Jeżeli rezerwacja jest zamknięta, jest to błąd. Z rezerwacji wygeneruj ofertę, biorąc pod uwagę rabaty per klient, masz ofertę. Jeżeli nowa oferta nie jest taka sama jak stara oferta, do 5%, to wtedy jest to błąd. Popisz klienta nie pod tym, kto jest właścicielem oferty, tylko tym, kto jest zalogowany w sesji w tym momencie i wygeneruj zakup na podstawie tej oferty dla klienta. Jeżeli klienta nie jest stać na koszt zakupów, to jest błąd. Zapisz zakup, zcharżuj klienta kwotą, masz płatność, zapisz płatność, zamknij i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten tekst, który był tutaj, ten tekst dostał tylko kropki i nawiasy, stał się tekstem mojego serwisu aplikacyjnego. Uwierzcie mi, tam z tyłu, ci z przodu to widzą, tak? Natomiast co to znaczy na przykład sprawdzić, czy klienta jest stać na zakupy? To jest już logika dziedziny, ta fizyka. Czyli jak biznes mówi zdanie, zcharżuj klienta, przecinek, pod warunkiem, że to i to i to i to. Czyli on teraz mówi ify do mojej metody charge. I to się stanie tylko wtedy, gdy zdania, które on wypowiada, są zbudowane w taki sposób, że podmiotem jest obiekt dziedzinowy, a nie, że klient klika, klient kupuje. Jaki klient? A jeżeli jakiś system trzeci jest twoim klientem do twojego API, nie ma klienta białkowego. Albo że system robi, jaki system? Nie. Zdania są zbudowane tak, że podmiotem jest obiekt dziedzinowy i dopełnieniem jest inny obiekt dziedzinowy. Mamy orzeczenia aktywności, tak? I wtedy mamy eleganckie domain story, które mapuje mi się jeden do jednego na kod serwisu aplikacyjnego. Ma to sens? Oczywiście możemy to później troszkę zmienić przy pomocy zdarzeń, jeżeli chcesz mieć problemy z zdarzeniami, gdzie większość logiki wydelegujemy do listenerów, ale to jest zupełnie inny temat, nie na dzisiaj. Dobrze. Możemy sobie wyobrazić, że ta aplikacja układa scenariusze z klocków dziedzinowych, tak? Do tego będziemy sobie dążyć. Czyli klocki, z których mogę złożyć bardzo wiele scenariuszy. Czyli jeżeli najpierw poznam domenę, reguły tej fizyki, to na wyższym poziomie mogę wiele scenariuszy z tego zbudować. Taka jest nasza idea. Dobrze, jak to zrobić, tak? Czyli musimy się od kogoś dowiedzieć, żeby nam opowiedział o tej fizyce, bo sami się o tym nie znamy, tak? Więc DDD mamy takie persony, jest sobie ekspert dziedzinowy, który ma w głowie wiedzę i po drugiej stronie jest tak zwany modelarz, który będzie wyciągał te modele od niego. To powinna być osoba programująca, żeby te modele były implementowalne, tak? I on się dzieli wiedzą, co też naszym modelarzem. Modelarz tworzy na bieżąco modele, dzięki czemu ekspert może na bieżąco je walidować. Jak to robić? Zaraz pokażę konkretne techniki. Ale jeżeli macie czarny pas w DDD drugi dan, to zachodzi magiczna sytuacja, że ekspert uczy się z modelu pewnej wiedzy, zachodzi tutaj analiza biznesowa przy okazji. Na przykład patrząc na model, bardzo często eksperci patrzą zaraz, to jest bez sensu. To jest głupie. I teraz powiedzcie mi, macie spotkanie jakieś z biznesem? Czasem ktoś jest na takich spotkaniach? Właśnie. I oni, jak coś od was chcą, bo ja często mediuję w takich spotkaniach, to wy mówicie wtedy, czy nie mówicie tego wprost, bo już was nauczyli, że oni są nielogiczni, tak nie myślą logicznie, nie wiedzą czego chcą i tak dalej. Czyli człowiek mówi, zrób mi feature, a ty już głupi jesteś. Oczywiście w odpowiedni sposób, tak, elegancki. Bo jeżeli ten człowiek mówi, zrób dla mnie feature, co on mówi pod spodem jako osoba ludzka? Jak myślicie, co on do was mówi wtedy? On mówi, pomóż mi. Tylko w naszej kulturze mężczyzna nigdy nie poprosi drugiego mężczyzny o pomoc, bo mógł się wykastrować na miejscu, tak? Więc prosi jak umie, czyli wydaje rozkaz, tak? Zrób ten raport na jutro, tak? Ale pod spodem pomóż mi, bo ja mam KPI na koniec roku, jak nie zrobię 7 baniek do końca roku, to mnie wywalą. Mam służbowy samochód, kredyt, dzieci w prywatnej szkole i ja nie znajdę pracy w jeden dzień tak jak programista. Mi to 2 lata zajmie, żeby znaleźć nową pracę na tym stanowisku. Pomóż mi. Narysuj 7 prostopadłych linii. A to jest niezgodne z geometrią, głupi jesteś.
olej geometrię, tak? Czyli patrz, jeżeli on mówi pomóż mi, a ty mówisz głupi jesteś, to on to odbiera jako atak. Dlatego oni was nie lubią, czujecie to? Bo ty stwarzasz problemy. Stwarzasz problemy, zamiast dawać rozwiązania. Bardzo często wystarczy narysować model, zaraz powiem w jaki sposób, i zostawić go, on popatrzy, powie, nie, to jednak, ja, nie, to zrobimy inaczej. Chodzi o to, żebyś stworzył takie środowisko, taką sytuację, gdzie on sam zauważy, że się myli i po trzech mniej więcej takich sytuacjach wyrobi się, jak u psa Pawłowa, taki odruch, że jak widzi twarz tego programisty, to się czuje przy nim taki mądry. Prawda? I tak nagle zaczną cię zapraszać na libacje, na prywatnych jachtach, takie rzeczy, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją w firmie, tak? Bo ty nie jesteś tym, który stwarza problemy, tylko tym, który daje rozwiązania. Podam wam przykład, jak sobie na przykład wykańczałem kuchnię kiedyś, dawno temu, przyszedł jeden człowiek, mówi, ale tu będzie problem, o panie, tutaj, nie wiem, jak to zrobić, pan chce ramiak czy zamiak użyć tutaj? Ramiak kanciakowaty czy trójkątowaty? Ja teraz muszę przeglądać katalogi ramiaków, w ogóle nie wiem, co jest ramiak. Idź. Przyszedł drugi człowiek, 30% droższy, ale powiedział, pan co, tutaj jest pewien problem i zaczął mówić do swoich ludzi o ramiakach, ale do mnie nie mówi o ramiakach, tylko pyta, pan chce z tej strony na żółto czy na biało? Na żółto to ja rozumiem, na żółto. Dobra, my się zajmiemy, żeby było, tak? Czyli nie mów o tych szczegółach, nie mów o problemach z kluczem obcym, nie mów, że zwracam mapę. Zaczął dwa słowa nieszczęśliwe, zwracam mapę. Zwracam, bo pożyczyłem, a mapę to jaką? Tomtoma czy co? To jest brzydkie słowo, nie używam. Czy tablicę zwracam? Jaką tablicę? Szkoły czy co? Nie. To, że ty myślisz o tym w głowie, znaczy, że musi być na języku za moment, tak? O tym pamiętajcie w takich rozmowach. Dobra, jak wygląda ten proces modelowania? W DDD oficjalny proces modelowania nazywa się modeling Whirlpool, czyli wiry modelowania. Wiry tak jak na Nysie Łużyckiej, tak? Czyli takie coś jak tutaj. Są fazy. Teraz po kolei przejdziemy sobie wszystkie fazy modelowania i zajmiemy się w konkretne techniki, narzędzia, jak można by do tego podejść. Dobrze, zaczynamy od scenariusza. Excerpt opowiada nam historyjkę, ale to nie jest domain, nie jest user story, przepraszam, tylko domain story. Historyjkę dziedzinową, co się dzieje w dziedzinie, tak? Nie mówi krudem. Jeżeli ekspert dziedzinowy mówi krudem, to jest twoja wina, bo tego nauczyłeś. Normalny człowiek, jak się rodzi i ma poprawną dietę, chodzi do normalnej szkoły, nie mówi krudem. Tylko później ma pecha, staje się ekspertem dziedzinowym czy analitykiem i uczy się, że z cyborgami z IT to się gada krudem, tak? Bo na przykład. Wybierz pilota, kliknij edytuj. Wejdź w zakładkę ranga, wybierz rangę, kliknij zapisz. Wejdź w rodzinę dla każdego członka, kliknij edytuj. Wejdź w godziny, zwiększ. Wejdź w rangę zarobki, zwiększ, edytuj, zapisz. Co ja teraz powiedziałem? Proces awansu pilota. Pilot awansował i z tego powodu więcej zarabia, jego rodzina ma więcej bonusów w ciągu roku i on ma inne limity do wylatania rocznie, godzin w powietrzu. Czujemy pewną różnicę? No właśnie. To drugie, jak zrobicie sobie GUI tak zwane intencjonalne, czyli nastawione na zadania, to każdy będzie mógł siąść i zrobić guzik awansy pilota. Natomiast to pierwsze GUI nastawione na edycję danych, przeglądarkę do bazy danych, jego może użyć tylko ekspert, który wie, ma w głowie sobie policzy, bo tam jest jeszcze jedna warstwa w takim systemie, mózg eksperta. On ma tylko powłokę wizualną, taki wziernik do bazy danych, ale wszystko w głowie sobie liczy, tak? Oczywiście możecie mieć dwa rodzaje GUI, GUI dla ekspertów i GUI dla laików, tak? A pod spodem jeden model. Dobrze, opowiadam historyjkę. To co mówiłem, tak? Już nie będę go powtarzał, mamy kroki procesu, a dla każdego kroku mam domain story, tak? Czyli co tam się dzieje w dziedzinie. I zauważcie, co się tutaj stało. Tworzę zamówienie, czyli na poziomie procesu jest słowo zamówienie, ale w dziedzinie nie ma nigdzie słowa zamówienie, jest rezerwacja, oferta i zakup. Ojej, pierwsze spotkanie z prezesem mówi, zróbcie system do zamówień. Jak przysłał swojego eksperta dziedzinowego, żeby z nim pogadał, to mówi, panie, to nie ma żadnych zamówień. To nie tak. Jest rezerwacja, my rezerwujemy, ale nie wiem, czy on to zamówił, ja mu tego może nie sprzedam. Później mu generuję ofertę, ale jak zakupił, to zakupił. Gdybyście patrzyli naiwnie po user story, byście mieli zamówienie ze statusem, tak?
zamówienie ze statusem not really order, almost order, really, really order, tak? I wszędzie jest smutne ify, a senior by napisał switche, tak? Tak by było mniej więcej? Zupełnie inne pojęcia są w dziedzinie, a inne są na tak zwanym modelu kanonicznym, czyli tym do integracji z innymi modułami i tak dalej, tak? Ja wcale nie chcę, żeby user operował słowami rezerwacja, oferta, zakup. Po co go tym w ogóle kłopotać? On ma dość problemów. On może mieć labelkę na ekranie zamówienie i se zatwierdzi zamówienie, tak? I se zapłaci za zamówienie, a tak sobie wyobraża sytuację, ale pod spodem dziedzina ma zupełnie inne obiekty. Wasi przyjaciele z frontendu, oni potrzebują rozumieć dziedzinę, oni mają dość problemów z JavaScriptem chyba, nie? Jeszcze musi rozumieć twoją dziedzinę. Po co mu to? Wystaw mu API bardzo proste. Bardzo proste. Po co mu to wiedzieć? A może domena jest tajna i nie chcecie zdradzać do firm trzecich, jaką macie domenę i specjalnie upraszczamy słownictwo. W DDD ten wzorzec nazywa się Published Language, czyli z całą świadomością publikuje poza bounded context, technicznie poza moduł, inne słownictwo niż takie, jakie mamy w dziedzinie. Bo dziedzinę hermetyzuje, taka klasa jest hermetyczna. Znaczy my w Javie mamy prywatne pola, nie? Ale... No wyobraźcie sobie, że pola mogą być niepubliczne, tak? Jest to wyobrażalne jakoś? Co? A, metod nie ma prywatnych, tak? Co? Przespałem, no to... Ale kiedyś nie było, tak? Kiedyś nie było, tak. Kiedyś nie było, dobra. No to wiecie, o co chodzi, tak? Że co innego jest publiczne API klasy, co innego jest prywatna implementacja. Analogicznie jest w module do sprzedaży, ma jakieś publiczne API, a dziedzina to jest... Nikogo to nie powinno obchodzić, oprócz zespołu, który w niej siedzi i eksperta, który nie opowiada, tak? I co jest ważne, pierwsza technika, jak ekspert opowiada ci domain story, to zapisz to, zapisz na kartce. Zawsze jak robimy warsztaty, ludzie tego nie zapisują. Wiecie, co się dzieje? Jak gadacie sobie, gadacie, no to ekspert powtarza, no bo trzeba jeszcze raz powtórzyć takie domain story. I ludzie mają w głowie taki program, że głupio jest powiedzieć jeszcze raz identyczne zdanie. Źle się z tym czują przed samym sobą. Więc będzie to parafrazował. Za każdym razem będzie powtarzał, to będzie parafrazował, szukał wyrazów bliskoznacznych, bo głupio mu jest to powtórzyć, tak? I zrobisz tego jeden wielki bełkot, więc zapisz to. Wiem, że nie zapiszecie nigdy, ale będziecie mieli dużo trudniej. Zapisujemy. I teraz to, co jest ważne, scenariusz po scenariuszu, jeden za drugim. Jak zjeść słonia? Po kawałku, tak? Błąd, który ludzie robią, jest taki, że spotykają się, biznes sobie gada, a później poczekaj, teraz móżdżę. Wyszło. Nigdy nie wyszło. Nigdy nie wyszło. W Hello Worldach tylko wychodzi za jednym razem. Historyjka po historyjce. Jedna po drugiej. Najpierw prosta. Dodaję produkty i one istnieją. Druga. Dodaję produkty, ale nie ma go na stanie. Co się stanie? Zamiennik dostanie, odrzucę zamówienie i tak dalej. Trzecia. Są na stanie, nie masz pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Historyjka po historyjce. Dlatego to są wiry modelowania. Jak widzicie, bo wracam. Po jednej, nie naraz, nigdy. Dobrze, następnie, znaczy w trakcie tego, on opowiada historyjkę, ty wyłaniasz z tego model. Jak to zrobić? Jest tutaj parę technik. Różnego rodzaju, tak? Na przykład lingwistyczne. Widać tam z tyłu? Na przykład biznes mówi tak, do rezerwacji dodajemy produkt w określonej ilości. Nie to, że użytkownik dodaje, no kto ma oddawać jak nie użytkownik? To nie jest wartościowy podmiot. Wyobraźcie sobie, że jest sobie obiekt rezerwacja, jest sobie obiekt produkt i one tam ze sobą tam coś robią. Dobrze, czyli podmiot orzeczenie do... Nie. Tak, zobaczcie, wasza pani od polskiego już prawie programowała. Czyli po naszemu obiekt metoda parametry. Widzicie, dlaczego nazwy metod warto pisać z małej litery, tak jak w Javie, a nie z wielkiej, tak jak w Sharpie? W środku zdania się pisze orzeczenie małą literą, tak? Czyli po naszemu rezerwacja dodaje ilość. Prosta rzecz. A w Rubim czy w skali nie piszemy kropek i nawiasów i się cieszymy bardzo mocno z tego, że kod się czyta jak proza, tak? Dobrze. Ale powiecie, to jest proste. W prawdziwym świecie to nie jest tak prosto, bo u nas się dodając produkt do rezerwacji wybieramy sobie rabat per klient. Okej, czyli przydawkę tam masz w tym zdaniu, tak? Bazinga. Było, nie? W czwartej klasie, było. Z angielska przypadka, przydawka to jest closure, czyli macie domknięcia więc w PHP już? No, bo to jesteśmy w domu, tak? Jesteśmy w domu. My w Javie mamy od pół roku dopiero.
Naprawdę, ale wcześniej używaliśmy wzorca strategii. To jest to samo, wzorzec strategii czy funkcja. Nawet strategia jest jeszcze lepsza, ale to jest inny temat. Czyli tak, w języku funkcyjnym funkcja może zwracać funkcję i funkcja może domykać funkcję, tak? Więc ja mam tak, funkcja generuj rabat per klient, ta funkcja zwraca mi politykę rabatową, która ma funkcję nalicz rabat na pozycję i tak naprawdę ty przekazałem dodaj produkt w ilości z funkcją naliczania rabatu, tak? Da się pisać kodzik jak proza? Da się pisać, tak? To nie jest rocket science. Czyli po polsku to nie jest fizyka kwantowa, tak? Teraz trudne pytanie. Trudne pytanie. Co jest podmiotem? Do rezerwacji dodają produkt, czy może raczej produkt jest dodawany do rezerwacji? Jak jest lepiej? Na poziomie lingwistycznym może być tak, może być tak. Musimy użyć innych technik, żeby to było oczywiste. No to idźmy sobie dalej, tak? Kolejność. Kojarzymy paradygmat object oriented? Po pierwsze enkapsulacja, to znaczy obiekt jest agentem, który odbiera sygnały, czyli jestem nastawiony na metody, nie na struktury danych, metody. Po drugie enkapsulacja. Nie obchodzą mnie twoje pola, to jest prywatne, mnie obchodzi tylko to, co ty umiesz dla mnie zrobić. Dwa filary paradygmatu obiektowego. Więc jak robimy sobie analizę w DDD, zaczynamy od tego, od zachowań. Co dany obiekt robi? Jakie są czynności? Zbieramy czynności. Później, jakie reguły tym rządzą? Że jak na przykład dodają produkt do zamówienia, do rezerwacji, przepraszam, to nie może być duplikatów, nie wolno mieć dwa razy dwóch pozycji na ten sam produkt. Jeżeli dodajesz istniejący produkt, zwiększ ilość. Nie może zmienić rezerwacji, jeżeli jest zamknięta. Nie może zatwierdzić rezerwacji, jeżeli jest pusta. I tak dalej, i tak dalej. To jest nasza fizyka. Czyli to są te nasze reguły. Jeżeli wiesz, co on robi, wiesz, jakie reguły musi spełniać, to wtedy jest odpowiedni moment, żeby pomyśleć, a jakie ja dane potrzebuję? Jakie pola będą w środku? To jest ten moment, żeby myśleć o polach. A jak was uczyli obiektowego programowania w szkole? Bo mnie uczyli tak, że robiąc klasę, myśl, jakie ma pola najpierw. Rzeczowniki do worka, do worka, do worka. A później czasowniki. Ale gdzie? Nie pasuje, do utilsa. Albo do managera, albo do helpera, albo do serwisu, tak? Gdziekolwiek, byle nie do obiektu. Czyli to już nie jest obiekt, to jest tylko głupia struktura danych, tak? Zwana anemiczna. I uwaga, trzy gwiazdki, czyli najlepsi z was zrobią to, nazwę robisz na końcu, bo jak już wiesz, co to robi, wiesz, jakimi regułami się rządzi, to będziesz wiedział, co to jest. Nazwa na końcu. Jest taka technika, to akurat Greg Young mi powiedział. Znacie, kojarzymy Grega Younga od świata .net. Bo tak, w lingwistyki słowo ma znaczenie, z niego wynikają reguły. We współczesnej lingwistyce pojęcie słowo nie ma znaczenia. Jeżeli słowo nie umieścić w zdaniu, czyli w kontekście, ono nie ma żadnego sensu w ogóle, tak? I to, co robimy właśnie w DDD, to jest od tyłu. Najpierw szukasz reguł. Jak będziesz wiedział, jakie są reguły, to będziesz wiedział, co to znaczy, i wtedy znajdziesz sobie słowo na koniec, bo tutaj rządzi kontekst. Przykładowo, jak ty mówisz do biznesu serwer, to jest oczywiste, kiedy masz na myśli skrzynkę, a kiedy Apache czy tam coś, tak? To jest oczywiste, bo wynika z kontekstu, ale oni nie są w kontekście. Tak samo, jak oni do ciebie mówią produkt, to jest dla nich oczywiste, kiedy to jest coś, co się sprzedaje w module sprzedażowym, albo coś, co trzeba kupić, żeby naprawić usterkę w module reklamacji. Albo to jest coś, co ma masę i reguły pakowania w module wysyłki. Bo zwierząt i chemikaliów nie pakuje się razem w paczki na przykład. Tak? Produkt, to jest oczywiste, ale w kontekście. I teraz, jak mamy duży projekt, no to mamy wielu ekspertów dziedzinowych. Jeden zna się na magazynach, drugi na reklamacjach, a trzeci na sprzedaży. Teraz nie wiem, czy wiecie, oni między sobą nie potrafią się dogadać we trzech, ci eksperci dziedzinowi. Jak oni się spotykają przypadkiem w firmie, to nie mają wspólnych tematów. Absolutnie, nie rozumieją się nawzajem. Ale wchodzi radosne IT i zrobi jeden Uber model, który pogodzi te wszystkie trzy dziedziny, tak? Próbowaliście kiedyś zrobić Uber model? Ile najwięcej dziedzin da się ogarnąć? 50? Ktoś miał 50 dziedzin w jednej bazie? 1200 tabelek na przykład? 40 dziedzin, no to już grubo, no, piękna tragedia, no, kontekst. I dlatego zaczynamy od reguł, żeby wiedzieć, co to znaczy i
dopiero wtedy znajdziesz sobie słowo odpowiednie, prawda? A co jeżeli chcesz pisać pełnym zdaniem, no mówiłem, zapisz historyjkę. Ale żeby zapisać historyjkę, muszę mieć podmiot. Mój mózg nie umie myśleć bez podmiotu. To teraz Greg Young zasugerował mi technikę gibberish game, czyli wstawianie słów śmieciowych. W angielskim słówko ish to jest takie na przykład orderish, coś zamówieniowatego, tak? Po polsku może być ble, do ble dodają produkt. Oczywiście jeżeli, nie to ble. Jeżeli twój ekspert dziedzinowy jest smutnym człowiekiem biznesu i poczuje się obrażony, jak użyje słowa ble, więc użyj liter z alfabetu greckiego, gamma, epsilon, delta. Od razu faktura razy dwa za taką usługę profesjonalną, tak? Właśnie. Oparł się, no to co mu zrobić, tak? Więc spisuję sobie te zdania i na końcu będę znał słowa. Inna technika logiczna, modelowanie niezmienników. To jest znowu technika, którą Udi Dahan, drugi guru z .NET-a promuje. Niezmienniki. Po polsku, bo z angielska to jest invariance, tak? Microsoft to kiedyś nazwał design by contract. Natomiast po polsku może lepiej użyć reguła, ochrona reguł. O co chodzi? Jeżeli masz trzy obiekty, A, B i C, i one są związane jakąś regułą biznesową, na przykład taką, A plus B równa się C, czyli co? Jeżeli zmienisz A lub B, to musisz przeliczyć C, zawsze. I po drugie, nie wolno zmienić C bez powodu, żadnym seterem tego nie robię, A lub B musiał ulec zmianie. Mam takie trzy obiekty biznesowe, to wtedy zaczynam chronić je tak zwanym agregatem, kojarzymy agregat z DDD, i agregat wtedy modeluje te reguły i one są w jednym miejscu zamknięte. I ma metody biznesowe, żeby coś tam zrobić. Przykładowo u nas, bo nie zobaczycie, nie spodziewałem się tak małego ekranu, w najgorszych snach. Dobra, mam tutaj grupę obiektów, rezerwacja, dane produktu, dane klienta i zakreślam granice, czyli co jest razem. Ci z was, którzy mają analityków na pokładzie, prawdopodobnie widzą diagramy ERD, Entity Relationship Diagram, tak? Takie prostokąty połączone z kreskami. Co znaczy ta kreska? Co? Relacje, nie. Asocjacje, nie. Diagram ERD z definicji jest to diagram conceptual. Nie konceptualny, tylko diagram pojęciowy, mówiąc po polsku. To jest diagram pojęciowy. I analityk, rysując taką krechę, mówi tak, słuchajcie, między pojęciem pozycja rezerwacji, a pojęciem produkt jest jakaś pojęciowa zależność. One coś ze sobą mają, tyle wykminiłem z wywiadów. To nic mi nie mówi o tym, że tam jest jakiś klucz obcy, czy referencja w PHP, czy cokolwiek innego. To jeszcze nie ten etap analizy. Jak te pojęcia są jakoś ze sobą splątane? A my dostajemy taki diagram na klatę, generuj z UML-a za chwilę bazę, z bazy encję, na twarz i pchasz, tak? Dalej, jak mamy tych kresek narobione wszędzie, tak zwany mesh, czyli siatka danych, to nie jest obiekt, to jest siatka danych, robisz sobie get, macie getery w PHP, bo nie wiem. Że jak robisz get, to lazy loading zasysa dane z bazy, tak? Właśnie, no to tak jak u nas. I sobie idziesz po tej siatce get, lazy loading radośnie tam sobie pobiera dane, macie cache w ORM jakimś, pierwszego, drugiego poziomu, cache nabiera mu, tak, już ma z pół gigabajta. W projekcie pamiętają się tak zwany super junior kontraktor i on miejscami sobie robi set. Jakieś setery losowo odpala, tak? Na koniec transakcji, wymyślam czy nie? Na koniec transakcji macie dirty checking w swoim ORM-ie, sprawdza brudne ends, jak jest brudna, to ją update'uje. Na koniec nagle ciapka spadają z drzewa, to się zapisywało do bazy. Nie wiesz, skąd to się bierze? No. Nie wiem, czy w języku dynamicznym da się łatwo wyśledzić, jakby kto odpalił daną metodę, dany setter, nie? Natomiast agregat to jest coś, co to jest obcięte, tak jak kiść winogron, tak? Tutaj nie ma getto. Koniec, to jest mój obiekt, co? Jest obcięty, nie idziesz dalej. Naturalnym modelem danych dla agregatu jest baza dokumentowa, jak widać, tak? Dobra, przyjrzyjmy się takiemu agregatowi rezerwacja, tak, który ma te nasze metody. Piszecie komentarze w kodzie? Nie. Oczywiście, tylko leszcze piszą komentarze. Ale jaki komentarz ma sens? Czy warto komentować metodę add, rezerwacja, dodaj produkt, ilość? Jaki byście tutaj komentarz napisali? No żaden, to jest oczywiste. Wiadomo, co metoda robi, nagłówek mówi. Czy będę pisał, co ona robi? Nie, bo to jest implementacja.
A może w nagłówku klasy zrobiłbym komentarz, w którym zebrałbym wszystkie niezmienniki, jakie ochrania ten agregat. Miałoby to wartość? Otwierasz klasę, patrzysz. Nie może być duplikatów pozycji. Nie wolno modyfikować zamkniętych rezerwacji. I tak dalej, i tak dalej. I każda metoda w twoim korzeniu agregatu musi spełniać te reguły. Musi się oifować w środku, bo to jest nasza fizyka, której chronimy. Ma to sens? Taki komentarz byłby wartościowy w kodzie? Czemu go nie piszecie? No zaraz, jeżeli się zmienia biznes, zmienia się reguła, mam nowy niezmiennik, no to idę i piszę kodzik w metodzie add, dopisuję kolejnego ifa, że nie możesz dodać, jeżeli klient jest niepełnoletni. To sobie donotuję tutaj, tak? Przecież to jest, ja sam edytuję ten plik. Pracuję z kodem, sobie dopiszę regułę i następnie jak przyjdzie, jak będzie rzeźbił w metodach, to musi sobie sprawdzić reguły. Ale kto dopilnuje supervisor kontraktora? A piszemy testy jednostkowe? Piszemy. A co jest jednostką? Co to jest unit test? Co to jest jednostka w unit teście? Klasa. To jest antywzorzec, pisanie klas testów. Naturalną jednostką w unit teście jest agregat. Mam agregat, graf obiektów, publiczny korzeń, publiczne metody korzenia, a wnętrza nie będę mokował. Ja stawiam hipotezy wobec korzenia agregatu, a środek to jest jego implementacja, tak? Nie będę robił zaślepek wnętrza agregatu, chyba że agregat ma w środku techniczne obiekty, tak jak silnik zdarzeń, bo publikuje zdarzenia, jakieś repozytoria, bo opiera dane, ale generalnie wewnętrznych chęci nie będę mokował. Dlaczego? Bo wtedy zrobię test białoskrzynkowy, czyli zaglądam w implementację, a test białoskrzynkowy jest kruchy, bo jest oparty implementacji, zmieni się implementacja, a wywalasz 50 testów. Tak, to jest bez sensu. Więc w naturalny sposób zbierasz niezmienniki z domain story, niezmienniki pakujesz w komentarz, je uwzględniasz sobie w metodach i jeszcze sobie testujesz tak wszystko. Znaczy, jeżeli testujemy, tak? Gdybyśmy chcieli, to możemy tak postępować. Ma to sens jakiś dla was? Czy nie? No, proste to jest. To nie jest rocket science, naprawdę jest prosta rzecz. Dobrze, więc scenariusz po scenariuszu używamy różnych technik i próbujemy ten model dokumentować, tak? I ściągamy dokumentację. Co możemy tutaj zrobić? No jest wiele różnych pomysłów, bo powiem niespodziankę. Jak sobie rozmawiacie z biznesem i spisujecie te domain story, to dla niektórych to jest fajne. Piszemy zdanie, a drugi się wyłącza wtedy, w transie jest. Bo on woli zobaczyć. Tak, bo niektórzy ludzie mają, to jest kora ciemieniowa z boku, to jest kora dźwiękowa. Z tej strony sobie parsuje słowa, a z tej strony emocje. I to sparsowane słowo wysyła do kory przedczołowej, gdzie jest to logicznie parsowane, tak? Niektórzy ludzie mają mały bufor dźwiękowy tutaj. Poznasz po tym, że jak jest muzyka taka, jak ma mały bufor, to jest, ale muza, ciągle coś nowego. Jacie, ale niespodzianka, tu znowu, nie? Ale jak masz trochę większy bufor dźwiękowy, jesteś w stanie zmieścić w nim zdania trzykrotnie złożone, no to taka muza nudzi się, że wiem, co zaraz będzie. Tu, ale niespodzianka, ja ci. O kurde, ale fajne. Widzieliście ostatnio, jaki był ten? Na pokazach Miss Wielkopolski? Wiecie, o co chodzi, tak? Upsi dupsi, tak? Jak nie, to sobie poszukajcie dzisiaj po browarze upsi dupsi. No. Dobra, niektórzy wolą zobaczyć, po czym to poznasz? Musisz dopasować swój interfejs do interfejsu drugiego osobnika. Device'y muszą zrobić handshake, tak? Przykładowo, jeżeli jeden człowiek mówi, zobacz, spójrz, ujrzyj, widzisz to, gestykuluje ci na poziomie oczu, tu jego ręce chodzą i rysuje obrazki w powietrzu, tak? Tutaj prostokąty, a w tym czasie drugi nie patrzy na to, stoi z boku, ręce ma tutaj, będzie mówił, co? Ale zobacz, spójrz, ujrzyj, widzisz? Nie, to do mnie nie przemawia. Brakuje harmonii, to zgrzyta ten pomysł, on jest taki nie... No jakoś... No nie przemawia on do mnie. Trzeci mi się ma rączki na poziomie brzuszka. Ja taki w niebycie ma wzrok. Ja tego nie czuję. Ja bym musiał to przetrawić, przespać się z tym, jakoś... Mierdzi mnie to tak pod skórą, mi to nie weszło za bardzo. Ale zobacz, a on nie chce widzieć, bo... Ten, który lubi widzieć, używa kory potylicznej, która działa równolegle, tak? Dźwiękowa działa sekwencyjnie, słowo po słowie, natomiast kora wzrokowa działa równolegle. Patrzysz się na przekaz, kilkanaście informacji naraz wchodzi do twojej kory tej wzrokowej i nagle olśnienie, skumałeś, tak? Zauważyć coś. Więc niektórzy lubią widzieć i nie lubią słyszeć, tak? Więc możemy sobie wizualizować tutaj. Tylko jak to robić?
nie? Bo można stanąć sobie przy tablicy i gryzmolić flamastrem, to już jest super fajne, ale można użyć karteczek, tak? Czyli, co mówiłem wcześniej, kolejność. Najpierw szukasz zachowań, więc wpisujesz sobie zachowania na małych takich kolorowych karteczkach. Dodaj produkt. Po naszemu to będzie dodaj w nawiasie produkt, ale nie pisz tych nawiasów, bo one są brzydkie dla ludzi nietechnicznych, tak? To jest, są zachowania, dodaj produkt, wylicz ofertę itd., itd. Mam grupę zachowań. Następnie, używając reguły niezmienników, te zachowania, które są powiązane między sobą regułami, grupuję w dużą karteczkę, klasę, a później kilka takich klas grupuję w agregat. A jeżeli się pomyliłem, ta klasa czy to zachowanie nie pasuje mi do tego agregatu, to odklejam karteczkę i bardzo szybko wklejam to w inne miejsce, czyli nie ma błędu, tylko jest eksperyment. Bo jak nagryzmolisz już na tablicy, to szkoda to zetrzeć, albo nie da się zetrzeć, tak? Albo jest zaciemnione. Tu jest jeszcze druga rzecz, to znowu się nauczyłem kiedyś na szkoleniu, które prowadził Van Vernon, ten facet od Implementing DDD. Natomiast przyjechał też Antonio Brandolini, taki człowiek z ThoughtWorks i oni ThoughtWorks, kojarzymy ThoughtWorks? Martin Fowler tam pracuje. Wszystkie gwiazdy kiedyś tam w ThoughtWorks pracowały. I oni rozwijają mocno takie neuronalne podstawy DDD. I mówią coś takiego. Operowanie karteczkami w przestrzeni jest bardzo fajne, bo ręce są zamapowane przez około 60% waszej kory nowej. Więc jak używasz rąk do operowania w przestrzeni, jesteś bardziej inteligentny, tak? Odpalasz duże partie mózgu. To nie chodzi o rysowanie, tylko operowanie obiektami w przestrzeni. Poza tym, jak sobie wyprójecie kiedyś technikę karteczek, zobaczycie takie magiczne zjawisko. Będziesz powiedział, ten, tego, z tym, tutaj. Czyli zaimki. Ja mogę z głowy wyrzucić pewne pojęcie, zdampować się na tablicy i mam więcej miejsca w głowie następne pojęcia. To jest, spróbujcie sobie to zrobić w poniedziałek, nie będziecie żałować, tak? Ja sobie zawsze lubię pokazać, a nazwa? Nazwa jest ble. Jak będę wiedział, co to robi, to dopiero nazwę napiszę na koniec. Lubię sobie zawsze narzucać strzałeczkę, że jeden agregat zwraca drugi agregat, generuje na przykład ofertę i tak dalej. Możecie wykazać się autyzmem, narysować dzidę. Wtedy wasz ekspert dziedzinowy tą dzidę ustanie centralnie w klatę i będzie krwawy, tak? Pan Gmoch nie będzie zadowolony. Chyba, że twój ekspert ma background w UML-u, no to okej. Okay. To jest wtedy okej, okay. Normalnie raczej bym tego unikał. Jeżeli na przykład oferta ma pozycję, to bym fizycznie narysował kreski. Przykład trzech pozycji. Narysuję przykładowo, jak wygląda oferta. Może sobie karteczki powycinać do jednego kształtu. To, co się super fajnie sprawdza, to przykłady, bo zamiast mówić o klasach, że klasa zamówienie, klasa rezerwacja, to jest zbyt abstrakcyjne dla ludzi nietechnicznych, lepiej mówić konkretny obiekt. Kojarzymy z UML-a, diagram obiektu versus diagram klas. Możesz powiedzieć sobie, mam podejrzaną rezerwację, bardzo konkretną. Co to znaczy, że koszt jest powyżej 100 tysięcy i klient jest nowy. I oni wtedy na tym przykładzie, łatwiej będzie im skupić uwagę niż na abstrakcie. Może tak być, a może nie. Wypróbujcie sobie oba podejścia, to się przekonacie. Dobrze. Więc tak wygląda modeling Quill Pool. Później wrzucamy wyzwanie modelowi. Bierzemy inny scenariusz, którego nie masz w wymaganiach, ale spróbuj sobie. Będziesz wiedział, czy wiedziała, czy ma punkt swobody ten model, czy nie. Jeżeli nie da się nowego scenariusza wymyślonego, czyli nie z kosmosu, tylko sensowny scenariusz zrobić, to nie jest tragedia. Po prostu może nie chcemy tego scenariusza mieć, a może właśnie będziemy chcieli w przyszłości, ale się go nie da, bo jak gadam z biznesem czasem, to pytam, ty nie wiedziałeś od początku, że macie 5 sposobów liczenia rabatów? Czemu powiedzieć programistom, że jest jeden? Tylko jeden. Wiedzieliśmy, że głupi nie jestem, tylko słuchajcie, on mówi tak, nie chciałem ich zamulić i spowolnić, nie chciałem im przeszkadzać, dlatego dostarczyłem im na początek mniej informacji, żeby im pomóc. Rozumiecie? Jemu się wydaje, że jak ci mniej powie informacji, to ci pomaga. On nie wie, że dla ciebie wygenerowanie interfejsu to są dwa kliki, tak? Czy jakiś magiczny skrót, bo co innego jest wiedzieć, a co innego jest zrobić w kodzie na tą iterację, tak? Są dwie różne rzeczy. Jak macie dobrą relację z ekspertem, będzie wam takie rzeczy mówił. I na koniec kodujemy chodzący szkielet, czyli piszemy kodzik to poziom nagłówka metod, bo jeżeli macie kompilator, to kompilator jest waszym przyjacielem i za trudne pytanie, skąd masz ten parametr? Skąd jest ta wiedza? Jak nie macie kompilatora, to nie wiem, jak to się robi. I ważna osoba, facilitator. Bo modelarz, gdy zaczyna modelować, on ma dwa problemy, zrozumieć nową dziedzinę i stosować te wszystkie techniki DDD, o których mówiłem. Więc poproś sobie kolegę, żeby był twoim mikrocoachem. Powiedz mu tak, słuchaj, bardzo chcę się tego nauczyć, więc jak będę mówił o rzeczownikach, to palnij mnie w łeb.
I wtedy facilitator skupia się na technikach DDD, on o nich myśli, dzięki czemu modelarz może myśleć tylko o treści, czyli o dziedzinie, a on skupia się na formie. I po pewnym czasie on się osamodzielni. Za tydzień zamienicie się rolami, to jest tak jak w Aikido, on nie jest twoim przeciwnikiem, tylko swoim partnerem. Ty go przewracasz, żeby on nauczył się stać i wstawać szybko. A za tydzień on ciebie będzie przewracał, żebyście się nauczyły stać stabilnie i wstawać szybko, tak? I zasada, to co było na sesji modelowania, zostaje na sesji modelowania. Wychodzimy poza drzwi i nie ma już tego. Czasowniki głupcze, psz, niezmienniki, psz, nie? To tylko na sesji. Wymieniajcie się co tydzień rolami. Dobrze, więc podsumowując, to już będziemy kończyć, to już nie jest ważne, wyszło coś fajnego z tego. Powstał model, który jest czytelny dla człowieka nietechnicznego, dla was jest implementowalny jeden do jednego, tak? O to walczymy w DDD, że model jest bazą wiedzy o regułach, o dynamice i narzędziem do komunikowania się, żeby pogadać o modelu. Na koniec, w ostatniej minucie pytanie coachingowe. Kto jest programistą? Super. Czym zajmuje się programista? Programowaniem. Bardzo dobrze. A więc tak. Jeżeli górnik wykopie tonę węgla w dzień, to drugą tonę w ile wykopie? Około dzień, z parę procent różnicy, bo może ma dalej, może ma trudniej, jakieś przeszkody, ale około tyle samo. Jak w stoczni w rok budują statek, to drugi statek w ile zbudują? Taki sam, w rok mniej więcej. Ten kodzik, który tu widzieliście, zajęło wam 2 tygodnie, żeby go napisać. Gdyby wam go skasował, to ile by go wam zajęło napisać jeszcze raz od nowa? Ile dni? Dzień, dwa. Czyli to było 2 tygodnie, tutaj dzień, dwa. To jeszcze raz zapytam, czym się zajmuje programista w takim razie, skoro tylko parę procent czasu zajmuje mu programowanie? No właśnie, widzicie? Uczeniem się. Poznawanie domeny jest uczenie się. I pytanie coachingowe jest następujące. Ile ty czasu swojego życia poświęcasz na uczenie się frameworków i narzędzi, a ile na uczenie się technik, jak się efektywnie uczyć, biorąc pod uwagę, że większość czasu w pracy spędzasz na uczeniu się? I zostawię was tym pytanie. Jeżeli kogoś interesują szczegóły, zapraszam na GitHuba, gdzie macie projekt w Java, zapraszam na Facebooka, gdzie ta prezentacja się znajdzie z wideo, z poprzedniej konferencji, jakby kto chciał sobie zobaczyć. Slajdy też są za darmo dostępne i masa PDF-ów totalnie za darmo do ściągnięcia, bez podawania loginu. I ogłoszenie jedno. Jutro miałem prowadzić warsztaty o dogadywaniu się z opisaniem formy inteligencji. Dzisiaj moja żona wylądowała w szpitalu, więc wsiadam w samochód i jadę do domu i jutro będę ich prowadził. Jak chcecie, możemy się kiedyś spotkać w jakimś mieście, bo ja trochę jeżdżę po kraju i możemy je zrobić, jak przy okazji gdzieś będę. Dzisiaj muszę zmykać bardzo szybko do domu. Przepraszam bardzo, ale to po prostu wypadło gdzieś koło południa. Muszę lecieć. Dobra, to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.